jesteśmy na poletku demonstracyjnym w miejscowości Jakusze u pana Zbigniewa Izdebskiego. Mamy tutaj zasiane 13 odmian. Odmiany są zarówno tutaj ziarnowe, uniwersalne i kończywszy na odmianach kiszonkowych. W większości tutaj mamy czwartą klasę gleby, natomiast też ona się przewija delikatnie też i trzecia. Trzecia. Ale głównie też czwarta. Prawem, to widać, że trochę sucho. Ale sucho, już dawno tutaj nie padało. Największe, można powiedzieć, te deszcze to były tutaj w lipcu. Ej. Dobra, co mamy? Zobaczymy poezji. Salvati, dobra. Pierwsza poezja idzie. No taki kolb to tylko sobie można pomarzyć. Ja takich kolb naprawdę, powiem ci... Nie widziałeś dawno? Nie widziałem dawno. Nie no, są ładne, jasne, w wielu rejonach Polski, ale tutaj jakby wysokościowo to też jest coś niesamowite. No. Czy ogólnie na samym początku te po zasiewie odmiany bardzo powoli nam rosły? Tak. A to chyba w całej Polsce, bo te kukurydze to faktycznie tak stały jak zaczarowane. Dokładnie. Były te zimne noce, te przymrozki, tu było kilka dni takich z przymrozkami i to po prostu zahamowały kukurydze. No, ale jak... później jak już wiesz, przyszły prawda, te cieplejsze dni, cieplejsze noce, to momentalnie to wszystko ruszyło. No to chyba bardzo podobnie tak jak w pozostałych rejonach Polski. Chociaż takie wysokie, no to jest tak faktycznie, odmiana kiszonkowa, tak? Ona dokładnie powinna mieć masę, powinna być duża, powinna mieć kolbę i ma wszystko, co tak naprawdę fajna odmiana. Co trzeba odmianie typowo kiszonkowej, prawda? Powinna mieć 2018 rejestracja, ziarno typu flint z niewielką ilością skrobi mączystej, za to bardzo duża ilość skrobi szklistej. Tak. Będzie się wolno uwalniała. No i dlatego ma takie też dobre wyniki strawnościowe, jeżeli chodzi o włókno i ilość skrobi, wartość ta żywieniowa, UFL. No to też bardzo ładny tutaj, jak widzisz, mamy ten umistnienie, nie? Zobacz, jak to jest taki. No jest potężny, zobacz. Potężny. Wow. Ale nawet wchodząc dalej do WAN, masz podobne. No. Jest, nie, no jest moc. A to jest w ogóle nasza taka grupa tych fajnych takich odmian kiszonkowych, właśnie poezji, motivi, baobi, kismi. To są ta grupa takich naszych najmocniejszych, zobacz, najmocniejszych kiszonek. No a liść? Piękna. Dawaj jeszcze liść. O, patrz, ładowa. Wszak wyrwałem? No jest. Zobacz, piękny, duży liść. Urwał się. Jacek, urwał się liść. Dawaj jeszcze jeden. Ociągniemy drugiego. Zobacz. Ja mój jest większy. Nie no, piękny. Liście są cudowne. No i kolba. No i mamy tak. Cudowną strawę. Teraz dla ciebie, Jacek. Idealny przepis na świetną kiszonkę. Zdrowie. Dobra, poezji. Okej, idziemy dalej, choć zobaczymy. Mamy akurat tutaj odmianę Salvati, typową dentową odmianę, późną. Aha. No 280 pao. No to jeszcze ma czas, prawda? Jeżeli chodzi na ziarno. Jestem zaskoczony, jak tak naprawdę te denty dosychają w tym roku. To są późne denty, nie? No te 280 pao. No to nie jest najniższe pao. Trzymasz? No jasne. A widać, jak ta woda, fakt, że jest teraz ciepło, fajnie. Jak ona aktywnie jest oddawana. I wbrew pozorom, myślałem, że jest to, będzie ta faza jakaś taka jeszcze mleczna. Jeszcze mleczna, już... A to nie, to już jest... Robi się powoli woskowa, prawda? Oczywiście tutaj do... A, jasne, zobacz. Jest twarda. Nie, twarda. A zobacz linię. Linię. Ja na ząb. Jeszcze trochę musi poczekać. Ale skrobia już dobra.
Okej. Okay. Dobra, ale to jest typowa ziarnówka, dentowa, nasza nowa. Myślę, że będzie z niej pożytek, ale fajnie widać od razu, jak samo ulistnienie i pokrój rośnie, nie? Popatrz na poezji. Czytam dalej Baobi Motivi, szerokość liści, a tutaj jak wygląda Salvati. Tak erekcyjnie ustawione liście do góry i znacznie. Szpiczaste. Mhm. Okej, okay, kolejno mamy Baobi. To jest Baobi, zobacz. No i widać, gdzie się kończy odmiana jedna, a gdzie zaczyna się druga. No. Zobacz, jaka różnica jest, nie? No. Ale jest Piękna. Ja zostawię sobie tutaj. No i myślę, że ta nazwa Baobi. Czyli słuchaj, ona się już potwierdza. Baobabu to jednak... W 2018 i w 2019 w swojej grupie bardzo ładny wynik uzyskała. No, sama czołówka. Ale patrz, jak fajnie oddaje wodę. Tak, widać, nie? Mokra. Zruszała jeszcze. Ale przez te koszulki fajnie oddaje. No i co warto zwrócić uwagę? Te koszulki są lekko rozchylone. To taka nowa genetyka powinna być. Tutaj. O, jest potężna. Okay. Będzie dużo kiszonki z tej odmiany. Będzie dużo. Jak szykują stylosy. No, masa jest, bo ona miała chyba drugi wynik pod względem uzysku świeżej masy. W 2000 to było 18, a w 19 już była na pierwszym miejscu. Tak. Kismi. No i co, przechodzimy do Kismi, co? No. Coś, jest radość. Coś to jest... się pokaże, zobacz. Gadaliśmy o liściach. No. Kurczę. No jest. Ale mutant duży. No, piękna. Piękna odmiana, bo to jest ten właśnie wypust, co? Baobi, Motivi, Kismi. Chociaż patrząc na te kolby, to na ziarno... Też by się nadawała, co? 15 ton będzie. Fajne jest szkliste ziarno. Patrz, mamy zaznaczoną też już linię mleczną. Tak, linia jest, no. I, no i dzięki temu to ziarno też jest ciężkie. Przez tą skrobię szkliste. Plus do tego dołączamy całą masę, strawność. No i mamy jedną z najlepszych odmian kiszonkowych w Polsce. No, wysokość też. Czyli szykuje nam się porządna, dobra odmiana. Tam za wysoki jakoś bardzo nie jestem, no ale tak przymierzając, no to... No ponad 3 metry na pewno. Dwa dere nie są. Są? Mhm. Jak nie?